Hej, Mirwin, już witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Castlevania 3 prawie na ślepo. I nie jestem, prawdę powiedziawszy, pewien, czy poprzedni odcinek w ogóle wam pokażę, ponieważ troszeczkę mi się on popsuł, ale doszedłem tutaj, odkryłem, że w tym właśnie miejscu znajduje się indyk w ścianie, którego teraz nie jestem z jakiejś przyczyny w stanie wziąć. Mniejsza z tym, nie potrzebuję, go mam pełne życie. I ostatnio narzekałem, że w ostatnim odcinku, którego wam nie pokażę niestety, bo pomimo tego, że nagrałem 40 minut, to nagrywałem go na nowej maszynie, co okazało się nie być wcale aż takim dobrym pomysłem, gdyż z odcinka minut mi się nagrały dwie. A nie 40, jak to pierwotnie miało być. I w poprzednim odcinku właściwie mówiłem, że przeszedłem tą planszę tyle razy, że nie jest ona już nawet trudna, ponieważ znam ją na pamięć, ale stała się nudna i to nudna pieruńsko, ponieważ nawet nie mogę przejść jej tak szybko, jakbym chciał, przez miejsca takie jak ta tetrisowa winda, czy miejsce, w którym musimy czekać, aż ekran nam się automatycznie przewinie ku górze. Tam też nie możemy iść tak szybko, jakbyśmy chcieli. To gra nam wyznacza tempo, a nie my wyznaczamy tempo grze. Co mi się bardzo nie podoba. I niestety troszeczkę moich autentycznych reakcji z tymi 40 minutami umknęło. Na szczęście niewiele, ponieważ 40 minut walczyłem z tym bossem. A powinienem raczej powiedzieć, trzema inkarnacjami tego bossa, ponieważ musimy walczyć z trzema bossami pod rząd w tej planszy, nie żartuję. I Mumie chyba najtrudniejszym bossem tak naprawdę są. Chyba, że jest jeszcze czwarty, którego nie widziałem. Widzicie, Mumie non-stop do nas strzelają, to co zdecydowanie mi się nie podoba. Bardzo ciężko ich ataki jest ominąć i nie zabierają nam wcale aż tak mało życia. Łatwo jest, mamy o tyle ułatwione zadanie, że wiemy przynajmniej, kiedy mumia przestanie strzelać i się odwróci, ponieważ zawsze, kiedy mumia ma zamiar się odwrócić po wystrzeleniu bandaża, które naprawdę nie wiem, z czego są wykonane, chyba z betonu, że ranią naszego Trevora, zawsze zatrzymuje się sekundę przed tym, kiedy chce odwrócić się w inną stronę. Następnie musimy walczyć po pokonaniu mumii oczywiście, z tym cyklopem noszącym młot wielki jak beczka. Większy od Trevora nawet. Kiedy jednak pokonamy nawet cyklopa, musimy walczyć z Belzebubem. Gra najpierw rzuca w nas mumią. Później gigantoidalnym cyklopem, tak nie bójmy się użyć słowa gigantoidalny. A następnie pakuje na nas Balroga. I to nie wszystko, ponieważ jeżeli stracimy wszystkie nasze życie w walce z tymi bossami, których jest czterech tak naprawdę, wcale nie trzech, a czterech. Przecież mumie są dwie. Do zmumifikowania trzeba dwojga, jak widać. Jeżeli przegramy walkę z tymi czterema bossami i naszym jednym paskiem życia, ponieważ bohaterowie nasi życie muszą dzielić, niestety, to wtedy trudno znowu przechodź ten fragment, na który przecież nie tak dawno narzekałem, mówiąc, że jest długi, bo jest. Musimy tutaj poruszać się, tak jak zresztą w każdej planszy z autoprzebijaniem, musimy poruszać się tempem wyznaczonym przez grę, co nie do końca mi się podoba, ponieważ mógłbym przejść ten fragment tak szybko, jak tylko pozwala mi na to mój refleks, a tutaj muszę go przechodzić tak szybko, jak na to pozwala mi gra. I wybaczcie tą pewność siebie, ale powiem, że naprawdę mój refleks trochę od tej gry szybszy jest, przynajmniej od tego, co gra chce mi narzucić. No i niestety nie mam przy sobie już tego... Nie mam przy sobie już tego...
krzyża, więc muszę mierzyć się z rycerzem sposobem. W porządku. Jeszcze trochę. Oddaj spokój. Mógłbym go oczywiście pchnąć łańcuchem, ale to jest trochę ryzykowne, a ja ryzykować nie chcę. Ponieważ naprawdę nie chcę tracić życia. A i również chciałbym coś zaznaczyć. Widzicie? Zapisałem sobie grę. Użyłem save state'u i zapisałem sobie grę tuż przed tymi bossami. Tylko po to, aby móc ją wczytać, kiedy zginę. Ponieważ mogę jeszcze przejść tą wieżę, w porządku, ale nie chcę przechodzić od nowa całej planszy tylko dlatego, że nie pokonałem bossów, czasami nawet na czas. Poprzednim razem, przy tym moim 40-minutowym nagraniu, które mi się skasowało, jak wspaniale, to przy tym 40-minutowym nagraniu zdarzyło mi się, że przekroczyłem limit czasu. Tak, siedziałem tu, walczyłem z tymi bossami, to przekroczyłem limit czasowy przy cyklopie. A teraz spójrzcie. U mnie wyrzuci bandaż, zatrzymała się i odwróciła. W takim razie musicie wyczuć moment. Wyczuć odpowiedni moment. Teraz tu przeskoczymy i ten moment nie był odpowiedni. I właśnie przez to walka z liniami jest długa. Jest długa, bardzo łatwo przekroczyć jest limit czasowy. Przynajmniej moim zdaniem. Ponieważ chcemy za wszelką cenę mieć jak najwięcej życia, aby ten cyklop i Balrog kompletnie nas nie zanihilowali, a na mumie niestety trzeba czekać. A również, może zastanawiacie się, dlaczego nie atakuje cyklopa cały czas, skoro nie jest on wcale aż taki szybki. Otóż cyklopa można zaatakować tylko i wyłącznie, można zranić tylko i wyłącznie atakując jego czerep. I cyklop ogólnie porusza się trochę wolniej od nas, ale raz na jakiś czas zechce mu się troszeczkę poszarżować, jak młody byczek, niestety. I wtedy bardzo łatwo może nas dogonić i zabrać cenne życie. Poprzednim razem miałem właśnie najwięcej problemów z cyklopem, dlatego że mumie zabierały mi cały pasek zdrowia praktycznie. Sam cyklop nie jest trudnym bossem, ale widzicie, kiedy zaczyna szarżować z takiej pozycji, ciężko jest przed nim uciec. Również kiedy zbliżamy się do cyklopa, kiedy on chodzi tak normalnie, ale nie kiedy szarżuje, kiedy zbliżamy się do niego, a on chodzi normalnie, wtedy będzie próbował zaatakować nas swoim młotem i to może dać nam szansę ucieczki. Auć. Okej. Wystrzeli. Przeskoczyłem! Ludzie, przeskoczyłem! Wolni mi stąd Balrogu! Sio. Okej. Jeden strzał i po mnie. Dawaj. Jestem pewien, że mi się... Uda mi się! O, tak! W końcu! I się założę, że jakbym tego dotknął, to bym zginął. Ta gra jest po prostu zła. Non-stop żałuję, że nie wziąłem tej zakichanej japońskiej wersji. Okej. Okay. Alucard i Trevor przechodzą do następnej planszy. O kurczę! Jasny mint! Nie wiem, czy... Możecie nie znać tego, ale to jest pierwsza plansza Castlevanii jedynki. Z muzyką z pierwszej planszy Castlevanii jedynki. Nie wiem, dlaczego wyrzucili ogródek z samego początku, ale nawet ci sami przeciwnicy są inaczej wyglądający. Fakt. Ale plansza jest... Ciężko mi powiedzieć, czy identyczna, czy nie. Nie, niemal identyczna. Przeciwnicy nie są tacy sami zdecydowanie. Ponieważ, jak łatwo się domyślić, w pierwszej planszy Castlevanii nikt na nas nie wrzucał tych przepakowanych rycerzy, których trzeba uderzyć z 7 razy, żeby zranić, z bumerangowatymi toporami. Słuchaj, toporo bumerang. Wybacz, Trevor, ale to na łeb bije twój krzyżobumerang.
oczywiście wiem, że to pewnie, że zdaję sobie sprawę z tego, że pewnie lepiej działa to na wampiry, niż działałby topór, ale daj spokój, topór, bumerang. I szczerze, widziałem już gdzieś ten pomysł, w Tekenie? Wydaje mi się, że w Tekenie. Wiem, że w Tekenie jedna z postaci używała tomahawka i wydaje mi się, że ten tomahawk do niej wracał. Więc nie jest wykluczone, że twórcy Tekena zainspirowali się Castlevanią. Trzy Dracula's Curse, prawie na ślepo, tak zainspirowała ich moja seria Zagrajmy. Jestem taki świetny, że inspiruje ludzi z przeszłości. O nie, o nie, nie. To zdecydowanie nie wygląda jak pierwsza plansza Castlevanii 1. Won mi z tym, szermierzu. Aha, i pułapka nawet jest. Poproszę szynkę, serio. Szynkę proszę. Ham, please, please, ham. Tak. Mamy gluty, niezniszczalne szkielety, szkielety z łańcuchami, rzucające szkielety i szynkę. Skąd wiedziałem, że tu jest? Czy ja wiem, domyśliłem się. Gram w tą grę już jakiś czas i niektórych rzeczy o dziwo się domyślam, naprawdę. No i tyle z mojej szynki. Przez niezniszczalnego szkieleta. Po prostu pójdę na górę. Zupełnie zignoruję ten śluz. A szlak! Dobrze, że zaczynamy tutaj, a nie na początku planszy, chociaż zbyt wiele mi to nie pomoże, muszę być szczery. Ta gra jest trudna, nie oszukujmy się, ta gra jest trudna, a ten szkieletor jest irytujący, też się nie oszukujmy. Mhm. Możemy w ten sposób zaoszczędzić sobie trochę nerwów. Tutaj niestety nic nie ma, ale albo jest, a ja nie mogę się tam dostać, ponieważ mam pełne życie. To jest zabawne, ale w tej grze nie możemy wyjąć szynki ze ściany, nawet kiedy, jeżeli wiem, że tam się znajduje, jeżeli mamy pełne życie, tak przynajmniej to wygląda. Głupi ślus. Okej. Pójdę sobie tędy, niszcząc wszelkie zło, które stoi na mojej drodze. I to również przypomina Castlevanię 1. Pod sam koniec gry był tam moment, w którym musieliśmy mierzyć się z kilkoma takimi rycerzami i łbami Medus. Ludzie, ten rycerz zadaje całe mnóstwo obrażeń. Naprawdę. Jasny gwint. Mhm. Chodź tu ty. Weźmy naszą szynkę ze ściany, która zdecydowanie nam pomoże. Miło by było, gdyby w prawdziwym życiu szynka leczyła obrażenia. Złamana ręka? Nie bój się, mam pieczone mięso. Ach, szlak gdzie? Właściwie nie jestem pewien, czy już o tym nie mówiłem. A, i teraz mogę sprawdzić, czy naprawdę nic tu nie ma? Nic tu nie ma naprawdę. Pamiętajcie, co to za gra. To Castlevania 3 Dracula's Curse. Gra, która nienawidzi gracza. Gra, która chce nas zniszczyć od środka. Jak pogromca wampirów. Ta gra to pogromca graczy. Jeżeli ktokolwiek z was uwielbiał platformówki przed tym, jak zapoznał się z tą grą, to przestanie teraz. Teraz platformówki będą mu się kojarzyły z cierpieniem i niczym więcej. Mam całe mnóstwo żyć, ponieważ udało mi się zebrać jedno z poprzedniej planszy. Właściwie dwa udało mi się zebrać. Jedno było to życie ukryte w ścianie, które wam pokazałem. Drugie natomiast zdobyłem dzięki punktom, ponieważ w tej grze, jak w wielu innych starych platformówkach, można zdobyć dodatkowe życie, jeżeli zdobędziemy dostatecznie dużo punktów. Punkty oczywiście zdobywamy za pokonywanie przeciwników, za zbieranie paczek z pieniędzmi,
worków z pieniędzmi i takie tam. Widzicie, zresztą sami możecie sprawić, co daje nam punkty, a co nie. Pokonałem przeciwnika, punkty w górę, pokonałem przeciwnika, punkty w górę, etc. Przestań się na niego pakować. Aj, pod jego toporem nie można uchucnąć, można go zniszczyć, ale on rzuca nim albo rzuca go wysoko, albo rzuca go nisko. I trzeba również to wziąć pod uwagę, trzeba się na to przygotować. Wiecie co, naprawdę nie chce mi się z nimi bawić, ponieważ pomimo tego, że mogą rzucać topór i wysoko, i nisko, nie mogą rzucać toporu aż tak wysoko. Co zdecydowanie pomoże mi przejść tą planszę i wszyscy przeciwnicy zniknęli, kiedy wszedłem na schody. Bardzo fajnie. Szynka? Szlak. Nie szynka, tylko szlak. Szlaki też są fajne, ale nie tak bardzo jak szynka. Ta melodia to Vampire Killer, o ile się nie mylę. Nie jestem pewien, która jest bardziej znana. Vampire Killer czy Bloody Tears? Bloody Tears jest melodią z dwójki, Vampire Killer z jedynki, więc... O, jasny gwint! Hej! To z Kid Dracula. I w Kid Dracula również w ten sposób można było spróbować to przejść. Okej, z kim się tym razem będziemy mierzyć? O nie, o nie, nie, o nie, 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 nie! Śmierć. Bosko. Doszły mnie słuchy o jego niepojętej wręcz potędze i teraz zdaje się, że będę mógł się o niej przekonać na własnej skórze. Ale wiecie co? Cały czas uważam, że ta plansza jest lepsza niż poprzednia. Nie jest przede wszystkim tak długa. Nie ma w niej 5 bossów. Policzmy. Nie to też. Dwie... Nie, czekajcie, Nietoperz się jeszcze rozdzielał, więc 10 tysięcy bossów. Ale niech będzie Nietoperz, Mumia, Cyklop, Balrog. Mumie były dwie. Ale liczmy to jako jednego bossa, 4 bossów w jednej planszy. Tutaj jest jeden boss. Tutaj nie ma żadnych automatycznie przewijających się planszy, co jest bardzo miłe. Raz na jakiś czas, oczywiście taka plansza mi się podoba, ale nie kiedy trzeba ją przechodzić znowu i znowu i znowu i znowu aż do znużenia. I wiecie co? Nie użyłem save state'u. Pomimo tego, że zapisałem grę, nie byłem zmuszony do używania go, co mnie bardzo, bardzo cieszy. No ale tak czy siak, odcinek jest już dostatecznie długi, tak więc myślę, że śmiało mogę powiedzieć do zobaczenia w następnym odcinku z serii Zagrajmy w Castlevania 3. Dracula's Curse prawie na ślepo. Wy natomiast trzymajcie się ciepło. Cześć!